Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Tak, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w centrum, jak dobrze wiecie lub nie wiecie, jesteśmy w centrum Abstergo. Wywaliło nas na chwilę z Animusa, ponieważ zamknęli nas w odosobnieniu. A ty kurwa co, czarny, robisz? No never mind. Zamknęli nas w odosobnieniu, ponieważ ktoś się tam hakierował i podejrzewają, że to możemy być my, dlatego nas zamknęli. Ale nasz przyjaciel z działu IT dał nam przepustkę trzeciego poziomu i teraz sobie napierdalamy do przodu. Musimy znaleźć sposób na usunięcie wszelkich naszych danych, a raczej wszystkiego, co mogło świadczyć o naszej winie. Dobra, musimy się włamać do panelu, tak więc zróbmy to. O Boże, 700, zróbmy może tak, tak, tak i tak. 3 razy 3, no, no muszą być to większe liczby, niewątpliwie. Tadam, udało się. Jaki random. Anyway. Dostęp do sterowania kamerą. Nie wiem, po chuj ta próba mikrofonu, szczególnie, że sterujemy kamerami. There's no need for you to be down here by yourself, Miss LeMay. My team will handle the investigation. But you need an extra set of eyes on this thing, John. We don't even know when the hackers broke in. It could take weeks to go through this data. One, at most. Still too long. I can't keep my team locked up for a week. Legally you can. It's what they signed up for, even if they didn't read their contracts. Yes, of course. I just hate the idea. So what's the next step? My team is processing the data now. We'll start sifting through it tonight. Scout's honor. Coffee's on me, okay? O, to jest nasz gościu z IT, który rzeczywiście jest gościem z IT najwyraźniej. I teraz zbajerował tą laseczkę, żeby ona nie poszła do serwerowni, żebyśmy my mogli tam wejść i ją zhakować. I usunąć, jak już mówiłem, rzeczy, które wskazują na naszą winę, przez co mogliby przez te dane dojść do naszych przyjaciół. A fajne, fajne jest rozkmina, to wszystkie tutaj. Serwery, to jak to wygląda. Find a server containing the network logs. Since I have a record of each and every one of your hacks, we'll just search for the timestamps on those and turn that data into something harmless. Easy as that. O kurwa, jak to wygląda. Wow. Boskie są te serwery. Fajnie to wygląda. Jeszcze jest obarczone takim, kurde, powiedzmy, katedralnym wyglądem. Here we are. Beautiful. I'll update your communicator one more time. A little program I cooked up just for this purpose. There we go. I think that worked. Try it out. Boję się. Boję się. Co on mi mógł wgrać? Już myślałem, że mnie jakiś kurwa prąd porazi, czy coś takiego. O Boże. Nie. Siedem razy siedem razy siedem raczej nie pyknie. No, proszę bardzo. Co on mi kurwa wgrał do mojego komunikatora? To jest moje pytanie. Oczywiście, jak już mówiłem, nie będziemy, znaczy, jak już mówiłem, nie wiem, czy mówiłem, olewam hakowanie normalnych komputerów tutaj. Zrobimy tą misję, która jest tutaj. Aktywacja zdalnego hakowania. Co się kurwa dzieje? Co to będzie? Myszka mi przeszkadza, odsunę ją trochę. A, takie coś. Zdalne hakierowanie, co? No to dobra. No to jedziemy w takim fuck razie. To trochę zjebałem. Nie, moje dane, kurwa, zajebana mać. Ho, ho, dobra, jestem na bezpiecznej linii. Raz. Kurde mol. Raz, dwa, trzy. A, znowu czerwona linia, ja jebiks. Kurde mol, ileż razy można. I pyk. No ja ty, pierdolenie, dobrze. Dobra, teraz lamię coś strasznie. Haha, udało się. Dobra, to teraz skupienie. Raz, dwa, trzy. I uwaga, jeszcze raz skupienie. Perfekt. Dobra, zhakowane, nareszcie. Zdalne hakowanie, no to jest dobry motyw.
Czyli teraz musimy zhakerować parę rzeczy, żeby usunąć nasze dane. Tak, zrobimy co musimy. Pirates of Nightmares. Wait. Obejrzyjmy to, ale co to może kurwa być? The dawn of the deadly 18th century. Rogues and sailors band together to live their lives by the sword. With no laws or morals, no gods and no fear. Only betrayal, mutiny, cruelty and debauchery. There is plunder to be found on golden beaches. Will you risk life and soul to fight the pirates of nightmares? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane and Blackbeard? Okej, dobra, no to jest wstęp do tej gry, którą my teraz pomagamy chyba tworzyć. I co, ja mogę to przeglądać wszystko? Aha, to już czytaliśmy. Wyłącz komunikator. Styknie, czy coś jeszcze mam robić? O kurwa! I can feel you, Cypher. Ha? Feel. But hardly touch. Signal is still too weak and I am spread thin. Aha, zrobiłem w chuja, cholera. Like static and fog. Lingering in networks and nodes, the nervous system of the world. Ja pierdolę, no tak, bo ona istnieje cały czas. Perhaps the temple was opened too soon, but this was not by choice. The cataclysm pushed all doubt aside. We bless poor Desmond, who gave his life so that you, the children of our labors, would live on, to fulfill your purpose and ours. In mine. But now is not the time. My strength is not sufficient to inhabit an organic vessel. There is more work to do, more samples to acquire, more artifacts to find before my will can attain. What's happening? Tell me! Make me whole again, my children, my instruments. Bring me forth to fulfill your purpose. Tell me. No, no, no. What the fuck? Something's wrong. God damn it. Kurwa, templariusze pracują nad tą... Co jest... Here, now. Living in that goddamned head of yours. Fuck, 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 fuck. Why did she spare you? Co jest, kurwa, nie ogarniam, co się dzieje. On chciał doprowadzić do tego, żeby ta, nie pamiętam, to ona chyba się Junona nazywała, czy to, bo tam były dwie takie te z pierwszych ludzi. Kurwa, co on chciał doprowadzić do tego, żeby ona weszła do mojego umysłu i zapełniła moje ciało, ale spierdoliła, nie jest dość silna, my ją uwolniliśmy, kurwa. Co się dzieje? Nie wiem. No dobra, kolego, daj ty się chyba troszeczkę wkurwił. Ja też nie do końca ogarniam, co się dzieje. Co, kolejne komputery do hakierowania? Pierdolę to. No tak, skręcam tutaj w lewo, ten w prawo. Jesus, fuck, co się teraz działo? Nie ogarniam. No to była ta, którą uwolniliśmy na końcu trójki, która ma sprowadzić zagładę na świat i cofnąć czasy do takich, jakie były kiedyś, bla, bla, bla. Ale nie może jeszcze, bo nie ma dość sił. Ja jebie. No dobra. No dobra. No dobra. Nie ogarniam tego do końca, no ale może taka już moja dola. The charges, sir, I'll hear them again. My lord, His Majesty's court contends that the defendants Mary Read and Anne Bonny did piratically, feloniously, and in an hostile manner attack, engage, and take seven certain fishing boats. Secondly, this court contends that the defendants lurked upon the high seas and did set upon, shoot at, and take two certain merchant sloops, thus putting the captains and their crews in corporeal fear of their lives. Edward James Kenway, born of motley parentage in Swansea. To an English father and Welsh mother. Married at 18 to Miss Caroline Scott, now estranged. She's a beautiful woman, I am told, but not at all well these days. If you touch her, you bastards, I'll...
quite a surprise finding you here rotting in a Jamaican prison. We heard rumors that you had taken up with the pirate Roberts. If you know the observatory's location, tell us now, and you'll be out of here in a flash. Rogers can hold these British hounds at bay for a time, but this will be your fate if you fail to cooperate. You, Mary Read and Anne Bonny, are to go from hence to the place from whence you came, and from thence to the place of execution, where you shall be severally hanged by the neck, till you are severally dead, dead, dead! Oh, Ross! May God in his infinite mercy be merciful to each of your souls! Jaki gość jest natchniony! Do you all hear that? What the devil did she say? They plead their bellies, my lord. Aye, you can't hang a woman quick with child, can ye? Oh, shit. Quiet! If what you claim is true, then your executions will be stayed, but only until your terms are up. Then I'll be up the duff the next time you come knocking. Remove that! Taktyka, tak, skazano na śmierć, będą odciągać to latami, zachodząc ciągle w ciążę. Tak, w końcu doprowadzą się do takiego stanu, że nikt nie będzie chciał ich zapłodnić. Buja! Nie, żartuję oczywiście, nie mam pojęcia jak to działa. O kurwa, co? Conway. It's Walpole, ain't it? Walpole? Where'd you get that? And that's the rumor going round. As dirty and O cholera, przepraszam, wypiłem sobie słuchaweczki, dlatego... Klink, wpięte. A się kurwa dzieje. Aha, mam cierpieć, ale nie wyzionąć ducha, tak? Trzęsiemy klatko, dziwki! Co tam? Rucham klatkę! Rucham klatkę! Quiet! Bo tak wkurwiał. A Boże, jak śmiesznie. Oj, stop that! Tamto się zaraz wkurwi. Co ja robię? Lol. Ile to będzie jeszcze trwało? Teraz gościu wejdzie w krzaki. Uuu, kto? Adewale. Czyżby Adewale? Adewale, Adewale, bo nie widzę nic pod kaptura. I have a gift for you. Tak? Do not mistake my purpose here. I have come for Anne and Mary, and you owe me nothing for this. Nie, to ten z asasynów Mujin. But if you would lend me your aid, I can promise you safe passage from this place. I'll need weapons. You are comfortable with this, I am told. We must hurry. Mamy ostrza teraz, jakoś możemy wreszcie kurwa działać, czas dupcyć. Ale 4 miesiące, Jezus Maria, co tu się podziało przez ten czas? Chwilę mnie nie ma i od razu rozpierdol. Ale nie spodziewałem się, że... Potrząsanie klatką da taki zabójczy efekt. Serio? Takie tutaj jaja będziemy robić? Weź tutaj kolego, bo mnie tutaj niepokoisz. Kurwa, Adewale to taki niezły cwaniak, kurwa, no przecież... Zaraz mnie wypatrzy ten strzelec, kurwa. Serio? Naprawdę będziemy takimi YOLO Swaggersami w tej chwili? Bo tak biegnę za nim jak popierdolony, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to jest taka dobra taktyka. Jestem wręcz teraz zdania, że to była w chuj zła taktyka. No ale muszę sobie teraz jakoś poradzić. Mimo iż jestem trochę w dupie. Adewale jest tam? Już nie jestem na terenie zastrzeżonym, no ale chuj z tym, nadal muszę się dostać gdzieś tam. Tutaj są pewnie mury w chuj wysokie, a nie, czekajcie, tam jest jakiś badyl. Mogę chyba z tego badyla skorzystać. Mam taką nadzieję, znowu jesteśmy biedni, goli i wesoli. Ha. Cześć. Dobra, jak to wejście będzie usytuowane? Dam radę wejść na ten dach? Powinienem dać radę. Aha, w taki sposób. Czekajcie, to jest pod ziemią, czy to są tamte drzwi? Nawet nie wiem. Są tam jakieś krzaczory gdzieś? Tak, są krzaczory.
Myślę, że poruszanie się po krzaczorach to jest dobra opcja. Ale nie mam teraz zbyt dobrej pozycji, żeby w te krzaczory nawet wbiec. Niestety. Ha. Stand still. Nie ma mnie. Oczywiście nikt tego nie widział. Jest kurwa Adewale. Nie, nie. Czemu ja na niego mówię Adewale? To nie jest Adewale. To jest ktoś inny. God damn it. Nie, to jest gdzieś kurwa niżej. To gdzie ja jestem? Co ja robię? Nie wiem. Może gdzieś tam, tylko że do jakichś kurwa piwnic musimy zejść, czy co? I don't fucking know. Poczekajmy, aż tamten gościu pobiegnie w drugą stronę. Wtedy zrobimy tak. Zrobimy tak i tego kolegę też załatwimy. No spoko. Oho, tamci się chyba skapnęli. Chodź tutaj. Tu się zainteresuj krzakiem, kurwa, a nie ciałem. Chodź. Dobrze. No kurwa mać! Jaki bullshit tutaj się kurwa stał. Przecież się skradałem jak profesjonalista. Myślę, że to powinno wyłączyć alarm. No właśnie. Nie ma już tutaj nikogo, kto by mnie chciał napier... Aha, bo to wejście będzie... A, w taki sposób. Dobra, okej. Teraz rozumiem. Kurwa, ten strzelec tam cały czas jest. Będzie mi przeszkadzał. Dobra, no to inaczej to zorganizujmy. Spróbujmy przebiec tak. Przydałoby się ostatecznie wejść do tych krzaczorów. To jest siano. Czemu mi nie chciał do siana wskoczyć, jebany kurwa? Ty coś zrobisz, ziomuś, z tym, że mnie tu zobaczyłeś? Nie, masz wyjebane i bardzo, bardzo dobrze. Tam miałem też sianko, do którego mogłem zaskoczyć. Dobra, okej, to tylko poczekamy na jakieś w miarę odpowiednie ustawienie tych kolesiów. Będę patrzył się na mapkę, obczajał jak są ustawieni. Wtedy po prostu dzida tam na dół i jedziemy. Proszę bardzo. Not a drop of fucking sweat. Odszukaj Mary i N. Aha, pewnie będę musiał się w taki sposób chować. Jakie mam wyzwania poboczne? Odwiedź starych przyjaciół. Aha. Gdzie będą starzy przyjaciele? Nie, nie to chciałem robić. Tam jest ściana. Dobra, chodźmy tutaj. Tego myślę zdejmiemy bezproblemowo raczej. Ja jebie. O kurwa, niesprawiedliwe. Dobra. Teraz koledzy wszyscy umierają. Można, dobrze, będzie prościej. Dobra, bye bye. Tak, przyszedłem tutaj. Stało się coś całkiem innego niż chciałem, żeby się stało. Mogę się niby kurwa chować, ale to jest takie liemerskie. Mam wrażenie, że odwiedź starych przyjaciół ma polegać na... O właśnie, patrzcie, tutaj mamy jakąś klatkę. Vein to jest ten, z którym żyliśmy na wyspie przez jakiś czas, tak mi się wydaje. To pewnie już jednego odwiedziłem. Nie, nie zaliczyło mi. Kurwa. Ten tutaj? Nie. Nie, nie, nie. Chyba o Vaina chodziło, tylko on dopiero teraz skończył swoją pogadankę o Vainie. No chodź, ziom, chodź. Come at me, bro. Gin szmato! O cholera. Nie podejrzewałem, że to będzie ten drugi. No. Ten drugi nie miał wiele do powiedzenia. Jaką mamy brodachę? A nie, wyglądamy tak jak zwykle. To sorry, przeliczyłem się trochę. Patrzę cały czas za tymi kratami, z którymi możemy wejść w interakcję, żeby odwiedzić starego znajomego. Casuali. Casuali, casuali, die!
Cześć. O, mamy Murzyna tam obok. Nie trzeba było się rozpraszać, dziwko. Mary, it's me, Edward. Edward? Who's this fella? It's all right, Anne. He's fine. What's wrong with Mary? She's ill. And her child? They took her. No idea where. Oh! 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 I know it pains, my lady, but we must be silent. Can you walk? O, dobra. Teraz kolejna misja. Eskortuj ciężarną kobietę. Dobra, czyli to jest Mary. Czemu tak kurwa wolno idziemy? Search every cell. A. Chyba coś się zgliczowało przed chwilą prędzej. No serio, no ja chcę iść, ale nie mogę. Mary, ogarnij się, jakoś stąd wyjdziemy. Jesus. To więzienie wykańcza. Nie dziwię się w sumie. No come on, come on. Nie. Przejebana jest sytuacja. Boże, żeby ona tu nie umarła. Nie mogę jej nieść, naprawdę? Tak słaby jestem, że jej nie uniosę. Taka ze mnie cipeczka. Oj, Edward. Nie. Teraz nie śmiał, będzie lepiej. Obawiam się, że zaraz pojawią się tutaj przeciwnicy. Nie. Don't die on my account. Go. This is such a pain in the ass. Damn it. You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. I'll be with you, Kenway. I will. Nie! Fuck my life. Trzeba spierdalać. Niesiemy ją jednak? O! Dlaczego teraz tak szybko idziemy? To jest dobre pytanie. I czy granie mogła mnie już wynieść z tego więzienia, tylko kazali mi przejść metr ręcznie, powiedzmy. O boż. Aha. Teraz muszę jeszcze stąd spierdolić. Aha, ja mogę odłożyć. No tak, to jest... Kurwa, jak brutalnie. Nie. Czekajcie, to inaczej w takim razie. Myślę, że dam radę przejść jakoś mniej więcej tędy. Oni zza tych desek mnie nie zauważą. W krzakach się oczywiście nie ukryję w chwili obecnej, ale... Trzeba liczyć na to, że dam radę przejść jakoś tędy. I szybko tutaj... Kurwa! Dobra, trudno. Powalczymy z nimi w takim razie. Udało mi się na szczęście skontrować, więc teraz to już będzie tylko... Kurwa, tam dwaj gości umierali w tym samym momencie od moich ciosów. Co jest? Jakieś dziwne bugi, ługi bugi tutaj było. O kurwa, jakiego backflipa zrobił umierając? Jebany. Dobra, zobaczymy. Ciekawe, czy ten też mnie zaatakuje tak dla samego atakowania. Chyba, że mnie w ogóle nie zobaczy. A, wyjebane, szczerze mówiąc mam. Czy mnie zobaczy, czy nie, i tak go zabiję. No może jak mnie nie zobaczy, to nie. What happened to Mary? What's wrong? Is she gone? Oh no. Oh God! Oh! A tamta rodzi jeszcze, Jezus Maria. Życie za życie. Nothing sensible.
You haven't earned this, but they suit you. Good fortune to you, Edward Kenway. Ha! Oficjalnie sprezentowano mi strój asasyna, ha? To nowość. Ja odwiedziłem drugiego starego przyjaciela, ale kurwa, gdzie on był? Nie wiem. Patrzyłem przecież... A, może tam, gdzie była Mary i ten. O kurwa! Te, jaką mamy tutaj teraz pozycję, okej. Jesteśmy nawaleni jak dzika świnia. No w sumie to się nie ma co dziwić po tym, co się stało. Myślę, że Edward się trochę załamał. Kurwa, ale nie mogę teraz nic zrobić. To był loading? No tak, to był loading. Myślałem, że to była taka actually, co się dzieje. Bring a bottle. I see some color first. Ciężko zarobione pieniądze. Will this do? O kurwa! Your years out here, you could never achieve what I've done in one fifth the time. Because you're a good man, Edward, see? Goodness is your disease. That's my prize, Robert. Halucynacje ma. Give it here! Jebany. Znaczy to na stówę są halucynacje, nie? Ja jestem o tym święcie przekonany. Short life and a merry one. The world owes us nothing more than this. Kurwa, co zrobisz? And then die before you live to see yourself made a fool. Give it here. That's right, boy, take it. I'll sweeten you, maggot. A tak. Jak je bodnął tą czaszką w plecy, takie pak. Dziwnie to wyglądało. O cholera, teraz to dopiero mamy z widy, jak ja pierdolę. Calm, little puppy. And slink back to your kennel. You haven't the metal for my brand of madness. Robert! No nie powiem, nie spodziewałem się, że głównym wrogiem tutaj będzie bardziej ten Robert. Plunder and adventure ahead. Are you game? Out of my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues better than all the kings and queens that kick us about. As gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? For I have dipped my hands in muddied waters, and, withdrawing them, find 'tis better to be a commander than a common man! Jesus, fuck! Ten kurwa złapał jakiegoś bakcyla władzy! No nie inaczej! Co tu się dzieje teraz? Jesteśmy pod wodą, nad nami statki, walka, armaty, ciała, rekiny. Some crazy shit is going on. And you know it. Let's swim to the surface. Oh shit, a shark. He avoided me. Oh shit, the shark just ate a man. This is so exciting. Oh shit, there are no ships up there anymore. It is a city. Ezop, pierwsze bajki pisał. Ja jebie, jakie wiksy tutaj się dzieją. O cholera. Co się kurwa dzieje? Tam ktoś się świeci. Tam jest. Szukamy gnidy, Roberts. Roberts, ty chuju. Chodź tu. To nie będzie Roberts. Wszyscy sobie wskazują palcem. Jesus. To jest dziwne. Bardzo dziwne. Tam nadal się ktoś świeci. Może ten świecący to od początku był ten prawdziwy. Nie, ja myślę, że się wszystkie świeciły. Zaraz wszyscy będą na mnie palcami wskazywali. Takie, to był Bartek. To był Bartek. O Boże. Chryste, co się dzieje?
fight that's driving me, Mary! It's courage! Courage for what, man? There's no one left in your life to care! God damn you. Naprawdę, łapiemy ostrą fazę. A to jest wyspa, na której jest obserwatorium! Ona tak kurwa jeździ, prawo-lewo! Just leave me be! Change course, Edward! Change your bloody course before it's too late! Chryste, panie! Nie mówcie mi, że ja naprawdę kawką się rozjebałem o coś. O Boże! Co się dzieje? No nie powiem. Ciekawa sekwencja. Bardzo ciekawa sekwencja. Znaczy nie mam na myśli sekwencji w sensie jakiegoś tam porcji fabuły w grze, ale... Czy ja naprawdę się jakimś statkiem rozjebałem o coś, czy... Adewale? Captain Kenway! Yeah! You look like a bowl of plum duff. Christ! I've got a head for ten. On your feet. You put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I shall have hard feelings about seeing you here. But mostly I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll be chuffed to know your jackdaw is still in one piece. Jest trochę rozjebana. So we set sail. You're leaving. Aye, Edward. But I have another calling elsewhere. Ade, listen. When your heart and your head are ready, visit the assassins. I think you'll understand then. O tak, Adewale odchodzi do asasynów. To jest motyw poruszony w dodatku, który wyszedł. Jest okrzyknięty chyba najlepszym dodatkiem do Assassin's Creed ever. Gdzie właśnie gramy jako Adewale. Powinna być symulacja kaca tutaj. Jesteśmy w Kingston, czyli na samym południu, z tego co pamiętam. O Boże, Boże, jak dziwnie, jak śmiesznie. Mam ochotę zrobić coś. Kupmy sobie amunicję. Sprzedam też na przykład towary łowieckie. Nie mam absolutnie nic cennego, więc pierdolę. Nadal jakiegoś tutaj nie zrobiłem, kurwa, tych punktów synchronizacyjnych, aż trzech. To miałem zbyt wyjebane. Dobra, idziemy tutaj zatem. Na pewno chciałbym sobie obniżyć poziom poszukiwania, bo jeżeli on nadal jest taki, jaki był z kiedy go ostatnio pamiętam, to jest dość wysoki. A to nie jest pożądana sytuacja. Dlatego chodźmy go tutaj przekupić. Chodź tu, ziomuś. Przekup, proszę bardzo. On już prawie był na poziomie 1, a zawsze lepiej go mieć na poziomie 0. Yes, I do require your services. Nie mam nic do naprawienia. Nie chciałem na ulepszenia kawki, stać mi na działa pościgowe. Awesome. Brakuje mi drewna na... Siła strzału, zwykłe kule? Nie, ale te burtowe, kurwa. 500 metalu i 12 kafli. No to bym się szarpnął, ale nie wiem... Aha, Boże, bo... Nie zrobiłem tylko co chciałem zrobić. A, chcę kupić amunicję, bo nie mam na przykład kul moździerzowych wcale. Proszę bardzo, i ciężkie kule też się przydadzą. No wiecie, jak już się zetkniemy z jakimś statkiem, żeby wtedy w niego przypierdolić. Dobra, no okej, ludzie, zakończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić filmu łapką w górę i do zobaczenia następnym razem. Zbliżamy się ku końcowi. Siemanko!